Hej, ja jestem Dominik, to jest kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj ze mną Julia! Słuchajcie, nadszedł czas na kolejny odcinek z telepatycznego Smoothie Challenge. No i ogólnie mam trochę problem, bo my już dużo nagrywaliśmy razem, tak. Już tak mniej więcej się trochę znamy, ale ja nie mam pojęcia, co ty lubisz jeść, a co nie. A to jest tak, że ty wybieram tak pod siebie? No właśnie, musimy tutaj znaleźć taki złoty środek, że trochę wybieramy pod siebie, ale trochę tak, żeby zdobyć punkt, więc w sumie musimy się trochę czasami przystosować do drugiej osoby. Dobra, okej. To jest takie skomplikowane, bo z jednej strony ja bym mógł wybrać to i bym powiedział, dobra, to jest moje i tyle. No, z drugiej strony myślę, co ty byś mogła wziąć. No więc generalnie będzie to skomplikowane, ale myślę, że pójdzie nam całkiem nieźle. Nie przedłużając, przechodzimy do rundy pierwszej. No więc słuchaj, mamy przed sobą dwa napoje. Jeden jest chyba malinowy, drugie to mleko owsiane. I to będzie baza naszego smoothie. Więc pomyśl, co byśmy mogli wziąć. Dobra, czekaj, muszę odczytać cię tam telepatycznie. Ja sobie patrzę na to i się zastanawiam, bo jest rzecz, którą ja zazwyczaj wybieram, bo ta baza się powtarza często. No dobra, to ja już wybrałam. Tak? Mhm. Jesteś pewna? Tak. Dobra, to możemy wlać i później skonsultujemy. Jezu, jak ja to... Dobra, tylko trochę mi się wylało. Dobra, to na 3-4 sprawdźmy. 3-4. Nie! Ale byłam bliska tego mleka. Najgorzej! Całą bazę mamy w ogóle inną. A czemu wybrałaś tamto akurat? Bo ja generalnie nie przepadam za mlecznymi rzeczami. Nie miałem pojęcia. Ale jak zobaczyłam to mleko, to sobie pomyślałam, że kurczę, fajnie by było zrobić jakąś taką mleczną rzecz. A potem powiedziałam, jak powiedziałeś, że jakby tak pod siebie robiły, to wtedy sobie pomyślałam, dobra, to jednak ten sok. Okej, bo ja pomyślałem tak, że zazwyczaj jak będą jeszcze słodycze, to będą czekoladowe. O, więc czekolada i to, co masz, to będzie obrzydliwe po prostu. Dobra. Więc tak stwierdziłem, że już wolę mleko mimo wszystko. I to jest właśnie wybór, który zazwyczaj biorę. Okej. No dobra, trudno, nie mamy punktu, lecimy z kolejną rundą. Runda druga pokazała nam kuleczki w sumie. Czy masz jakąś rzecz, która na przykład bardziej lubisz albo bardziej do siebie przemawia? Tak. Tak? I ty powinieneś wiedzieć. Ja powinienem wiedzieć. Mm-hmm. Wiem chyba, czemu powinienem wiedzieć i generalnie to jest coś, czego bym nie wybrał. Ale trochę mi podpowiedziałaś, więc ja mam wybrane. Ja też już mam. 3-4. To było w swoich ulubionych słodyczach, tak, nie? Ja w ogóle mega lubię te malte sersy. Dobra, ile tego wrzucamy? Nie wiem. Ja mam tak raz, dwa, trzy. Wrzućmy tak z 10 kulek. Dobra. O mój Boże! Znaczy, powiem to ci tak. Wygląda jak tajemnicza mikstura jakaś. Oj. U mnie to wygląda całkiem apetycznie, bo ja ostatnio w ogóle na TikToka nagrałem. Ktoś zrobił w Stanach tak, że to wrzucił do mleka i jadł jako płatki z mlekiem. Tak, widziałam. I ja to przetestowałem i to było naprawdę pyszne, więc jak na razie u mnie jest świetne połączenie. U mnie koniecznie. Ale zgadza się kolor opakowania do swojego napoju. W każdym razie mamy punkt, więc przechodzimy dalej. Ja wiem już, co ja bym wybrała. Ja też wiem, co wolę z tych. Ale obawiam się, że to są totalnie inne rzeczy, niż ty myślisz. Dobra, to ty wybierz swoją, ja wybiorę swoją ulubioną i zobaczymy, czy się zgadzamy. Ja teraz myślę, czy przypadkiem tego też nie było w odcinku z ulubionych twoich słodyczy? Raczej nie było, bo ja nie przepadam za żelkami ogólnie. Dobra, ja mimo wszystko biorę te. Dobra. 3-4. Nie! Ale mi się wydaje, że one były w odcinku. W którymś odcinku z tej serii akurat były, ale nie wiem, czy w twoim. Ja jedyne żelki, jakie lubię, to są takie długie spaghetti. W sensie takie okay. Też wiem. Nie jest tak, że ich nie ruszę, bo są niedobre czy coś. Ale na przykład jogurtowych. Właśnie, aha. Ja mam trochę z jogurtowymi tak, że lubię, jak są całe jogurtowe, a nie jak jest taki miks. Takie odpadają. Nie lubię. Mam problem jeden, że one mi totalnie nie pasują do tego. A mi trochę pasują, trochę nie. Ogólnie mój myślę, że będzie obrzydliwy. Ja wrzucę, nie wiem jakie smaki, czy możemy wybierać, czy losowo? To wybierzmy sobie smaki. O nie, one toną. Ile wrzucasz? Widziałam na razie 5. Okej, okay, to ja co, też... i tyle? No, bo ja na razie wrzuciłem 3, więc dorzucam, żeby było 5. No ciekawe, przechodzimy do kolejnej rundy. Słuchaj, moje kulki zaczęły w ogóle jakoś szarzeć. Ej, ale moje w sumie trochę też, ale u mnie to wygląda bardziej tak, jakby mleko je pokryło. To u mnie też tak wygląda, ale ja nie mam mleka. Ojej. Trochę bardziej skomplikowana sprawa. Yes. Jeśli chodzi o tą rundę, to ja mam jedną rzecz, którą... Coś tak, obie rzeczy lubiłem w dzieciństwie w ogóle, to jest dziwne. Ja też. Ale mam jedną, którą bardziej kocham. No ja też tak mam. Dobra, no to mamy wybór. 3-4. W ogóle wszyscy się ze mnie śmieją, że ja jem kamyki, bo to jest taki, wiesz, jakby ultra tani, beznadziejny słodycz. Ale ja uwielbiam. Ja też bardzo lubię. Ja w ogóle mam śmieszną historię z tymi kamyczkami. Dawaj. Jak byłam mała, to wsadziłam sobie takiego kamyka do nosa. I wsadziłam go tak głęboko, że musiałam jechać do szpitala, bo nikt nie potrafił go wyjąć. Czemu wsadziłaś to do nosa? Nie wiem, no bo miałam jakieś 4 lata. No dobra. I w szpitalu suszyli mi nos suszarką, żeby ta czekolada się rozpuściła i żeby ten kamyk wypadł mi z nosa. I chyba go nie mam w nosie, więc chyba się udało. Chyba jest git. Wow, niesamowita historia. Ja nie mam takiej historii z tymi kamykami. Mam kamykami. W każdym razie ja mam tylko taką historię, że ja lubiłem je po prostu jeść. Mhm. O, i dalej je lubię. Ja w sobie tak na oko. Dobra, ja też.
przechodzimy do kolejnej rundy. Jest. Mam problem, bo ja lubię i te, i te. Ja lubię jedne bardziej na pewno, ale chcę teraz wybrać pod ciebie. Okej, to czekaj, bo ja się zastanawiam, bo jest tak, że z jednego względu wybrałbym coś innego, a z drugiego względu wiem. Coś innego. Już wiem, który byś wybrał. Ale jeszcze nie wiem. To już wiem. Tak? Wiesz szybciej niż ja? Tak. Dobra, ja wybiorę to. 3, 4. Jest! A czemu wybrać? A nie, to ja w ogóle o tym nie pomyślałem. Ja pomyślałem sobie tak, że bardziej lubię te truskawkowe, ale te by mi bardziej pasowały do smoothie. Tak, to prawda, no. Ile wrzucamy? 4. Ja oddałam. Właśnie mam idealnie 4 w ręce. Kurde, to dodatkowy punkt. Tak, no, to poprosimy bonusowy punkt. Przechodzimy do kolejnej rundy. No dobra, ja tutaj dla mnie wybór jest prosty. Dla mnie też, jeśli chodzi o moje preferencje. No, 3, 4. Nie, najgorzej. Wolisz te? No, o wiele bardziej. A to? To są słodycze fajne. Kokos. No ja też trochę nie lubię kokosa, ale Rafaelu jest akurat spoko, bo on ma ten krem pyszny w środku. A to? To się kupuje na 50 babci. Nie, to kupujesz na święta, kupujesz na 50 babci i na 20 moją, która była kiedyś. Same wszystkie 3? Tak. Mogłem zjeść jedną kulkę, mam bardzo na nią ochotę. No już trudno. Proszę, masz moją. O, dziękuję ślicznie. Wiem, jest przepyszne. Ja chyba nawet tego nigdy nie jadłam. To spróbuj. Nie, no przepyszne jest Ferrero. Mega dobre! No mówię! Oficjalnie zostałeś dziadem starym. Aha. Mhm. To ten wiek, kiedy zaczynasz jeść Ferrero Rocher. Ale smaki naprawdę się zmieniają. Ja zauważam po sobie, że mi się na maksa zmienia. To nie chcę być stary, ale już mój wiek zobowiązuje chyba. No dobra, niestety nie mam punktu, mimo iż uważasz, że jednak jest dobre Ferrero. Zapamiętajmy to, przechodzimy dalej. No i co myślimy? Właśnie nie wiem, co myślę. Bo ja mam trochę tak, że nie myślę. Że trochę ta runda mi się nie podoba. Bo to jest, kurczę, takie daleko od siebie są te dwie rzeczy. Tak bym powiedziała w mojej głowie. To ja mam bardziej tak, że mi nie pasują po prostu do mojego tutaj napoju. Ja na coś na pewno mam bardziej ochotę w tym momencie. Ja też. I bardziej lubię. To nie wiem, czy to dobry wybór. Dobra, 3, 4. No nie, wiedziałam, już jak powiedziałeś, że bardziej lubisz, to wiedziałam, że nie wybierzesz pasować, bo to jest takie w ogóle słodycz, który ja też jadłam w dzieciństwie. Ja kiedyś próbowałem, ale mi one nigdy nie smakowały akurat. Byłem tym dzieckiem, które nie lubiło tego. Kocham czekotopki. Ja też bardzo lubię. To jest chyba mój w ogóle ulubiony słodycz teraz. Tak? Mhm. Okej. Okay. To ja to będzie ten wybór, który wybiorę pod ciebie. I mimo wszystko dam to. 3, 4. O, dobra, mamy punkt. U mnie pasuje to bardzo w ogóle. To wygląda źle. No i teraz, co robimy? Ja mam pewien pomysł. Ja mam w ogóle trochę tak, że jedna rzecz bardzo pasuje do mnie, druga do ciebie. Trochę jest. W sensie, patrząc na bazę. I teraz się zastanawiam, co zrobić. Masz jakąś myśl? Powiedziałabym ci, czy wybieram pod siebie, czy pod ciebie, ale nie mogę. Będzie duża podpowiedź już wtedy. Ale zdecydowałam już, pod kogo biorę. No dobra, ja wezmę to. 3, 4. Uff, bo ja stwierdziłem, że chciałaś i tak pójść bardziej w te czekoladowe, żeby zabić ten smak. To dajmy taką obfitą łyżkę, nie? Ja tak dałam. Przechodzimy do kolejnej rundy. Nie podoba mi się ta runda. Ja już trochę patrzę na to i już trochę mi jest za słodko. Ja wezmę to. Nie wiem, jaki masz pomysł. Muszę to przemyśleć. No przemyśl. Wezmę to. 3, 4. Słyszałem już po dźwięku, że mamy nie to po prostu. Bo stwierdziłem, że te żelki będą się ciężko mieliły i zostaną takie grudy niefajne. Więc stwierdziłem, że wolę piankę, ponieważ ona nawet jak się nie rozpuści, to będzie pływać, a w kakao czasami dają pianki. Kolejna runda i ja patrzę na te dwie rzeczy i ja na przykład mam tak, że jedną rzecz bardzo lubię, drugą mniej. Też tak mam. Okej. Okay. To wybieramy tą lepszą? Tak, wydaje mi się, że tutaj będziemy mieli zgodność. Dobra. 3, 4. Jest. Totalnie, bo tam masz tylko czekoladę i jakąś zabawkę. Tak. Tu jakby ta kulka też i to jest wszystko. Czekolada i zabawka, ale trochę w lepszej Ale lepsze, no. Co, wrzucamy całe, nie? No chyba tak. No u mnie jakby się wszystko zgadza. Najbardziej mi nie pasują żelki w tym wszystkim. To prawda. Dla mnie wybór jest oczywisty. Oczywisty? Mhm. O kurde, to ja pójdę w twoją stronę chyba. Dobra. Dobra, 3, 2, 1. Jest, dobrze nam poszło. Przez chwilę myślałem o tym, bo ja w ogóle kiedyś jak byłem młodszy dużo jadłem tego. Ja w ogóle myślałam przez całe swoje życie, aż do teraz, że to jest z adwokatem. Był też z adwokatem jeden. Aha. Ja go też lubiłem. Ale tak mi się przypomniało, że ja w ogóle nie wiem, czy ty kiedyś w tej rozpisce właśnie ulubionych rzeczy, czy też nie dawałaś Reese's. Tak, było Reese's. Ja miałem Reese's tak, że bardzo nie lubiłem, a teraz zmieniło mi się i coraz bardziej mi smakuje i mam tak, że czasami jestem w stanie sobie otworzyć i zjeść po prostu. Tak. Słuchajcie, nie poszło nam aż tak perfekcyjnie jak mogło, ale nie jest źle. Ej, twój wygląda nawet i... No moje wygląda smacznie. Patrz na moje. Powiem tak, zazwyczaj jest tak, że mam ochotę spróbować też drugiego smoothie, ale teraz się zastanowię grubo nad tym. No, to jest najgorsze smoothie tej serii. Możliwe, że tak będzie. W każdym razie idziemy miksować i sprawdzimy, jak to smakuje.
jesteśmy po przerwie na reklamy, mamy nasze smoothie i powiem szczerze, że jestem w szoku. Ja na początku myślałam, że to są po prostu dwa twoje. Tak, no jakby totalnie wygląda jak to, co ja miałem, bo jest brązowe. I myślałem, że Kasia przez chwilę niesie nam po prostu to samo. Tak, też tak myślałam, że to spróbowanie też dla mnie. A jak zapach? Moje jest czekoladowe totalnie. Moje jest w ogóle trochę brzydkie. Tak? Mogę... Jest takie malinowo-orzechowo-czekoladowe. Okej, okay, to jest twoje ewidentnie. Moje ładnie, tak czekoladką, wafelkiem. Kurczę, twoje ładnie. No, moje jest także okej. Okay. No zdrówko. Ej, moje jest smaczne. Moje jest kilka słodkie, moje ale jest nie smaczne. Jest złe. Okej, okay, moje jest takie czekoladowe po prostu. Jak chcesz to śmiało, z tej strony nie brałem. To... No, moje naprawdę jest po prostu czekoladowe. Chyba jest pyszne. Chociaż twoje... jest tam taka jakaś nutka czegoś tak. dziwnego. Twoje nie jest też tak złe, jak myślałem, że będzie, ale trochę mi nie smakuje. Moje ewidentnie wyszło lepsze. Trzeba niestety przyznać. Dajcie znać, czy chcecie jakiś odcinek, gdzie serujemy takie smoothie i widzimy się w kolejnym. Bye!